Magda Szachowska, witam Państwa. To jeszcze nie koniec upalnej pogody. Otóż w nocy w całym kraju na tą pogodę wpływać będzie wyż z nadzachodniej Rosji, a z południa popłynie upalne zwrotnikowe powietrze. I dopiero nad ranem na północnym zachodzie zaznaczy się chłodny front pochodzący od niżu z nadmorza norweskiego i z nad Skandynawii. I ten front przyniesie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia i przelotne opady. Będzie to bardzo ciepła noc na zachodzie i w centrum, nieco chłodniej ma być na wschodzie. Otóż na zachodzie i w centrum termometry nawet nad ranem pokażą od 23 do 19 lub 18 stopni. Na wschodzie chłodniej, tam od 17 do 15 stopni. Jutro na przeważającym obszarze nadal wpływać będzie słabnący wyż. Jedynie od rana na północnym zachodzie front przyniesie opady deszczu i burze. Po południu ten front zacznie przesuwać się powoli na wschód, dotrze do linii Gdańsk, Poznań, Jelenia Góra. No i na tym obszarze, gdzie upalne powietrze zacznie łączyć się z tym chłodnym płynącym wraz z frontem, mogą wystąpić bardzo gwałtowne zjawiska i mogą też wystąpić ulewne deszcze. I tam siła wiatru wzrośnie w porywach do 70, nawet do 80 km na godzinę. Na północnym wschodzie od 27 do 30-31 stopni, natomiast na krańcach zachodnich i w centrum nawet do 36 stopni. Chłodniej też będzie na północnym zachodzie, tam za frontem popłynie to chłodniejsze powietrze i termometry pokażą od 22 do 25 stopni. W regionie w nocy pogodniej, bardzo ciepło, temperatura nie spadnie o poranku poniżej 19 lub 18 stopni, powieje słabo i umiarkowanie z południa. Jutro rano i w godzinach popołudniowych jeszcze bez zmian, czyli dużo słońca i upalnie. Jutro Bydgoszcz może być najcieplejszym miastem w kraju, bo temperatura wzrośnie od 34 do 36 stopni, ale proszę zwrócić uwagę, że już późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie regionu zaznaczy się front. Ten front przyniesie bardzo gwałtowne zjawiska, czyli przelotne, ale ulewne deszcze, silne porywy wiatru, a nawet opady gradu. I w nocy front obejmie już cały region. Wiać będzie z południa słabo i umiarkowanie, ale wieczorem wiatr może być tym. Ciśnienie powędruje teraz w dół, jutro w południe będzie 1006 hektopaskali. W sobotę, w niedzielę słonecznie i ciepło, 25 stopni, a jeszcze cieplej zapowiada się początek kolejnego tygodnia. Do zobaczenia!